I dzień dobry przy poniedziałku. Ja się zabieram do Warszawy. Także widzimy się za parę godzin w Warszawie. Yo, yo. I dziś przy poniedziałku powiemy sobie już coś o myśleniu pozytywnym versus negatywnym, czyli jak to jest, czy myśleć tylko pozytywnie i wszystko zamieniać w pozytywy, uśmiechać się, kiedy nas coś boli, czy nie? Ciekawy temat, myślę, że warto poruszyć. Do zobaczenia później. Słoneczna Warszawa. I znowu plac Konesera, więc kampus. Dzisiaj idę na spotkanie, na którym dowiem się, w jaki sposób publikować filmy z YouTube'a na innych kanałach social media, więc mam nadzieję, że to będzie bardziej atrakcyjny kanał dzięki temu. Już po spotkaniu, więc wracam do domu, ale jeszcze coś zjem. I potem temat nasz, ważny. Cześć, ja już Cię witam z Warszawy. I w tym tygodniu porozmawiamy sobie troszkę o tym, jak myśli wpływają na to, w jaki sposób działamy. Myślałem dzisiaj o tym, żeby opowiedzieć Ci troszkę o myśleniu pozytywnym i troszkę rozbić taki mit, który... Albo takie może złe postrzeganie pozytywnego myślenia, bo wiele amerykańskich coachów, tak to nazwijmy, różnych specjalistów od kreowania wizerunku opowiada, że myśl pozytywnie, koncentruj się na złych rzeczach i leć do przodu, a twoje życie, manna z nieba spadnie. I być może to jest właśnie takie złe postrzeganie tego, w jaki sposób należy pozytywnie myśleć. Natomiast ja mam podejście takie dosyć bardzo przyziemne, czyli myślenie pragmatyczne. Ale dlaczego warto mimo wszystko i tak nie zamykać się w myśleniu negatywnym? To jest troszkę tak, że my chcemy różne rzeczy mieć. Więc jest coś takiego, że mieć, tutaj chcemy mieć, być jakąś wersją siebie. Chcemy być może być bogatsi, szczęśliwsi. Chcemy być lepszymi ludźmi według siebie. Ale żeby tak było, to trzeba pewne rzeczy robić. Żeby rzeczywiście mieć, więc jest potrzebne działanie i to oczywiście nikogo na pewno nie dziwi, ale żeby też robić, to przede wszystkim na samym początku jest coś takiego jak być. Trzeba być i stać się i mieć nawyki osoby, która ma to, co jest tutaj. Więc na przykład dobrym sposobem, żeby zostać osobą zamożną, jest sprawdzenie, w jaki sposób myślą, jakie są, co robią, jakie mają zachowania, jakie mają nawyki osoby, które są zamożne już dziś. I w ten sposób zacząć uczyć się tych nawyków, je wprowadzać w życie i stopniowo zmieniać swój sposób myślenia. Więc ten sposób... Więc ten sposób myślenia przekłada się później na sposób funkcjonowania. I to pewnie znowuż nie jest jakieś wielkie odkrycie, natomiast nie można pominąć tego kroku, to znaczy nie można starać się za wszelką cenę być już tutaj w tym punkcie B, jeżeli w punkcie A nie wprowadzimy pewnych zmian. I może być coś takiego, że jest niecierpliwość. Bo żeby dojść do punktu, z punktu A do B, to trzeba przede wszystkim czegoś takiego jak wytrwałość. Więc wymaga to zbudowania pewnych nowych umiejętności. I co jest dobre w myśleniu pozytywnym i w jaki sposób je dobrze wykorzystywać? To jest pozytywne myślenie o tym, że jeżeli dzisiaj jestem w punkcie, nazwijmy to, że to jest punkt zero, a chcę być w punkcie X,
jakimś dokładnie określonym punkcie, gdzie mam pewne rzeczy, gdzie moje życie wygląda inaczej, gdzie nie mam pewnych kłopotów, które mam dzisiaj, to, co nas powstrzymuje i bardzo często działa przeciwko nam, to jest oczywiście ten cały opór i samozagadywanie się. I warto myśleć o tym w ten sposób, że żeby tutaj być, to po prostu potrzebuję pewnych umiejętności. Więc potrzebuję troszkę czasu, żeby te umiejętności zbudować. I warto myśleć o tym, że nie, że jestem gorszym. Nie porównywać się tutaj do tych osób czy kogoś innego, który jest w punkcie X, tylko warto sobie mówić, że mogę to mieć, jak najbardziej mogę być tutaj, ponieważ ktoś inny to osiągnął, więc ja również mogę to zrobić, bo to nie jest kwestia jakiegoś absolutnego talentu. To jest kwestia czasu, wytrwałości i budowania pewnych umiejętności. Więc można myśleć w sposób pozytywny o tym, że to jest dla mnie otwarte i mogę tam dojść, tylko brakuje mi dzisiaj pewnej umiejętności, dlatego tę umiejętność buduję i dzięki temu orientujemy się trochę na to działanie, żeby robić. Więc zaczynamy już nasz mózg wprowadzać w to, w jaki sposób tę umiejętność zdobywać, w jaki sposób robić i w jaki sposób zacząć troszkę ewoluować i zmieniać się w kierunku tego, żeby być kimś, kto może mieć to, co tutaj sobie wyobraziliśmy w punkcie X. I tyle. I na dzisiaj zostawimy to w tym punkcie. Natomiast przejdziemy do troszkę takich bardzo już jasnych kroków jutro. A dzisiaj pozdrawiam Ciebie i życzę miłego końca poniedziałku. A dziś Cię pozdrawiam i życzę miłej reszty poniedziałku. Cześć! Yo, yo.